Cześć. Witam wszystkich, którzy przetrwali do części drugiej. W części drugiej, jak wam się moje gadanie wam już znudziło, możecie sobie ściszyć. Na końcu podgłoście, bo pewnie będzie was interesowała kwota. Przypominam, że ona tam będzie. Bo często to jest pytanie zadawane, dlatego chciałbym, żeby każdy oglądał większość tego materiału, jak nie cały, żeby wiedział, za co ewentualnie mógłby zapłacić. By usłyszeć dopiero kwoty. Zakończyliśmy w części pierwszej to, że samochód był już obrobiony, jeśli chodzi o płytę. Przychodzimy teraz do profili zamkniętych i zabieramy się już za tą fajniejszą część, gdzie będziemy sobie już obrabiać takie detale, składać do kupy cały samochód, by, jak to mówią, biec ku końcowi. Dobra, miłego oglądania, ja już nie zanudzam. Jeśli was zanudza moje gadanie, to wtedy ściszcie. Ja chyba się mniej stresuję, jak cały czas mówię. Jest w miarę. Bęk, no hej, jesteśmy z naszym Subaru już na hali, także przejechaliśmy sobie tutaj. No i automatycznie przystępujemy do docelowych już takich niektórych rzeczy, które się klasyfikują do końca naszego projektu, czyli montaż, powolutku montaż elementów. Oczywiście wszelka instalacja elektryczna, tutaj jeszcze mamy te wlot powietrza zaklejone, to na końcu samym będzie dopiero rozklejone po zamontowaniu tutaj już całego dyfuzora. Instalacja elektryczna jest wtórnie już montowana, wszystkie detale zostały rozklejone, czyli wszystkie wtyczki, wtyczunie, cała ta instalacja elektryczna, wszystkie klipy montażowe, tak samo jak i przy wężykach hamulcowych, każdy detal, każdy łącznik, każde śrubki, oczywiście łebki, wszystkie są, jak to mówią, wylakierowane, tych śrubek, żeby naprawdę podkreślić i zwieńczyć tą skrupulatną i rzetelną naszą pracę. Tak samo jak również przednie zawieszenie, które zostało wylakierowane, zostało już zamontowane, no bo oczywiście musieliśmy sobie zarzucić tutaj tą beleczkę pod silnikiem, by móc zarzucić też zawieszenie i przetransportować auto na halę. Dlatego została wrzucona tutaj, jeśli chodzi już nad zawieszeniem, zostało to obrobione. Prace blacharskie, no oczywiście wykonane. Już właśnie w tym momencie podsyłam wam foteczki z tych prac. Także one już są polakierowane, masy uszczelniające są położone, docelowo są już zabezpieczone. Oczywiście przedni pas już mamy tutaj wstępnie zamontowany i poukładaną elektronikę. Wszelkie kabelki, kabeleczki, wtyczki, wtyczunie, to wszystko ładniutko, schludnie się składa na swoje miejsce. Tutaj już przedni pas, gdzie obrabialiśmy sobie te elementy, został też zamontowany, też foteczki widzieliście przed chwilą, jak to wyglądało. Już składamy sobie ładnie te elementy, śruby, gwinty, wszystko składane na smarze, by rzeczywiście później te gwinty nie korodowały, nikt się nie musiał męczyć z obróbką przy tym samochodzie, tak jak my, czy demontażem takich elementów montażowych, tak samo ciężko jak my, gdzie musieliśmy się troszeczkę z tymi śrubami ogimnastykować. Całość rzeczywiście jeszcze wam przedstawimy, na razie montujemy jakieś tam delikatne detale, które są konieczne, tutaj już na przykład pas przedni, który został obrobiony i dla niego stricte była rozbiórka całego tego przodu, by go rzeczywiście obrobić rzetelnie, już go powolutku składamy.
Także on już nam zniknie w takim obrazie, jak jest teraz przed Wami. Profile zamknięte, oczywiście obrobione. Już Wam podsyłam jakieś foteczki. No a teraz sobie już, Sławcie, jak to mówią, przygotowywuję chłodnicę klimatyzacji, która leci pierwsza, później chłodnica wody po kolei będzie wrzucona i powolutku sobie jakoś te graciki będziemy układać, wtyczki, instalacje i tak dalej, tak jak wspomniałem. Tu te progi mamy wszystko objechane, dojechane w każdym miejscu, w każdym calu. Już ta płyta naprawdę fajnie nam się prezentuje, fajnie wygląda. Elementy montażowe wszystkie zostały rozklejone, te elementy montażowe wszelkich wężyków hamulcowych, łącznie z tymi wężykami hamulcowymi, to wszystko już mamy ładnie przygotowane. Każda śrubka, każdy detal jest tutaj nie pozostawiony samopasem, tylko jest przez nas, jak to mówią, dotknięty opieką. Elementy typu drobnica podmocowania tylnego zderzaka, to już też się ładnie nam montuje, wszelkie jakieś elementy plastikowe, czy to są dekle, czy są to gumy, czy są to klipy, to wszystko ma być też schludne, ładne i czyste. Ok, działamy. Jak będziemy mieli czym się jeszcze chwalić, jak wygląda w całości ta płyta, jak sobie przygotujemy część niektórych elementów, to podniesiemy do góry, przedstawimy Wam, jak to wygląda po kolei. A na razie uciekamy i działamy dalej. A na pewno efekt końcowy będzie czaderski. Ogień. Ok, działamy sobie dalej przy Subaru. Tu Sławci już montuje resztę gratów, podzespołów. Jak tu mówią, wszystko składa na smarze. Już chłodnice są zamontowane i tak dalej. Instalacja elektryczna gdzieś tam porozkładana. Ściszę sobie radio. Sorry za światło. Tu też oczywiście już zbiorniczki zamontowane, już wszelkie detale, jak to mówią, się montują. Już, Sławcie, momento. Wszystko się montuje. I teraz tak, co chciałem Wam powiedzieć. Taka ciekawostka na temat tej wstawki tutaj w tym miejscu. Po piaskowaniu wyszły nam takie właśnie dziurki małe i pory. Jak widać, że ten materiał jest dosyć ostro skorodowany i dla poświadczenia i potwierdzenia tego, że rzeczywiście ten syf i brud tutaj głównym powodem był tej korozji do tego stopnia, że wyleciały dziurki. Syf, który się mieści za błotnikami, co wspomniałem, że warto sobie te błotniki, pod tymi błotnikami to wymyć. To dla potwierdzenia, że rzeczywiście miałem rację, przedstawię drugą stronę tej łaty. Bo od drugiej strony wygląda bardzo ładnie. Zobaczcie. Ta dolna część to jest już w okolicach tutaj, jak to mówią, progu. Gdzie też możemy już po tym stwierdzić, i tak jak widzieliśmy, że ta korozja szczelinowa w progach już jest. Ona, wiadomo, te progi nie są skorodowane do tego stopnia, żeby je wycinać. Ale wiadomo, że środki, które zastosujemy, na pewno nie zatrzymają tej korozji i nie są zapobiegawczo tam nakładane, a mają za zadanie spowolnić jej postępowanie i na pewno kiedyś w przyszłości na pewno nas nie ominie to, żeby tam jakieś kroki podjąć w tym kierunku, bo na pewno dadzą o sobie kiedyś znać. Ale tak jak widzicie, ta łata od wewnętrznej strony widać ewidentnie, że była zdrowa ten element, a cały problem występował generalnie z zewnętrznej strony, czyli w tym miejscu, gdzie ta wilgoć i ten syf siedział pod tym błotnikiem. To tak chciałem dorzucić tylko na szybko. Dobra, lecimy dalej ze składaniem już w sumie podzespołów do autka. Jeszcze jedna wrzutka do Subaru. Oczywiście tak, montujemy sobie detale, które były demontowane. Oczywiście śrubki, śrubeczki, tutaj jeszcze sobie będziemy je koloryzować i idą, składane są na miedzi. Składamy sobie wszelkie podzespoły już elementów, jakieś osłony termiczne są zakładane. Płyta no, prezentuje się naprawdę kozacko. Dlaczego chciałem nagrać teraz to ujęcie? Z tego względu, że będziemy zaraz przygotowywać się do montażu zbiornika paliwa. Oczywiście zaraz Wam przedstawię ten zbiornik paliwa, jak wygląda, bo również zostało ono obrobione. Ale wlatuje zbiornik paliwa, wlatują elementy wlewu paliwa. Dlatego już, że tak powiem, ta płyta troszeczkę będzie zmieniała nasz dostęp widocznych elementów, a tutaj to wszystko, co było już obrobione, chcę Wam przedstawić, by ten obraz nam nie zniknął. Także tak, tak wygląda pod zbiornikiem. My się bierzemy za montaż tych podzespołów. Wcześniej oczywiście jeszcze Wam pokażemy, jak wygląda zbiornik paliwa.
a na końcu, jak już będziemy mieli część gratów poskładanych, to przedstawimy, jak będzie zwieńczony cały proces tej renowacji sukcesem. Przedtem wam pokazywałem, że przy Subaru mieliśmy wszystkie detale i elementy wypiaskowane, że wózeczek i tylne zawieszenie było ostatnim elementem. Jak zwykle, jak zawsze i jak przy każdym, zawsze się zapomina o jednej pieprzonej rzeczy. Tym razem też zapomnieliśmy, tu już wypiaskowana jest, to jest element mocujący tylny zderzak. Zawsze go zapominamy i zawsze musimy go indywidualnie, jak księcia, piaskować. I w tym przypadku też musieliśmy go wypiaskować indywidualnie. Ale jest gotowy, to jest właśnie ostatni element, który został wypiaskowany do tego auta i który był zardzewiały. Składamy dalej. Właśnie się oklejają błotniki do malowania natryskowego polimerem od wewnętrznej strony. No ale z zewnątrz pasuje, żeby się nie zapyliły. Składamy powoli nasze Subaru, także już powolutku montujemy graty. Zbiornik jest na swoim miejscu, wózek tylny jest na swoim miejscu. Dyfer już się tutaj przygotowuje do montażu, wahacze wleczone są gotowe, masa gratów leży jeszcze tam, już też przygotowanych do montażu. Błotniki oczywiście będziemy obrabiać w polimerze, dlatego też są oklejane z zewnątrz. To sobie możecie zobaczyć zaraz, momencik. No i co? I dalej lecimy z ten próg, postanowiliśmy go nie wyprostować, nie wyciągać, tutaj trzeba by było pulerem zgrzewać ten próg i wyciągać, przegrzewać go. On pomimo tego, że jest tutaj zagnieciony, to nie było w nim, na nim korozji. Nie było śladu, żeby gdzieś ta korozja powstawała. Jak zacząłbym spawać i wygrzewać ten próg, spawać pulerem, żeby go wyciągnąć i wyklepać, przegrzałbym blachę, co spowodowałoby automatycznie powstawanie korozji na pewno dużo szybciej, niż pomimo tego, że to wniecenie jest lekkie na tym progu, ale nie ma tej korozji wewnątrz. Dlatego tak postanowiliśmy to zostawić. No a co dalej? My już na przykład odświeżyliśmy sobie amortyzatorki z przodu i powoli też ten przód montujemy. Także już ten przód fajnie wygląda. Instalacja elektryczna, wszystkie graty, wszystkie mocowania, wszystkie pierdółki są właśnie montowane. Amorki już wylądowały na swoje miejsce, część zawieszenia, mamy już część śrub nowych z ASO, że tak powiem, dlatego tutaj już masa gratów, części sobie leżą. Część śrub już mamy, na część śrub jeszcze czekamy. Wieżyczki mamy do stabilizatorów z tyłu. Tu zmieniliśmy w amortyzatorach z przodu u góry łożyska na MacPersonach. No część śrub jest wymienione, stare łożyska leżą. O, moje klapki. No i co? I resztę gratów lecimy z resztą śrubeczek. Montaż właśnie trwa. Tutaj błotniki już są z zewnątrz oklejone, są przygotowane do obróbki pod polimer, także to też się, też już jesteśmy gotowi, także wchodzi polimer, już błotniki od środka będą również po całości zakonserwowane. Chłodnice z przodu zmontowane. No powolutku ku końcowi lecimy. Cześć, mamy nowy pas, który przyszedł z ASO. Stary pas, za chwilę zamrzucę fotę, jak wyglądał. Albo widzieliście pewnie wcześniej. Nowy pas przyszedł dla wszystkich tych do GD. Jakby nam wam pas przedni zgnił, 900 zł brutto. Nowy pas, 3 tygodnie czekania, przyszło z Japonii. Przyszło już i już, jak to mówią, rdza wychodzi. Ta sama heca, co i ostatnim razem, jak zamawialiśmy pas. Jak to mówią, do tego auta. Do takiego modelu też zamówiliśmy ten pas i też oczywiście przyszło już rudawe. No dlatego będziemy w pierwszej kolejności przygotowywać się do obróbki tego pasa. Sorry za jakość, jest godzina już 22 czy 3. Będziemy w tym momencie zabierać się za pierwsze co to uzupełnianie mas na połączenia blach, czyli będziemy uszczelniać tutaj masami uszczelniającymi wszędzie te blachy, bo główną bolączką tych pasów jest to, że korodują właśnie w tych miejscach. Zobaczcie, gdzie jest punkt zgrzewany co punktu. Mogę śmiało powiedzieć, że to jest 20 cm. Jest jeden punkcik,
drugi, trzeci, czwarty, piąty. I jak to mówią, woda, wilgoć wchodzi tutaj pod spód, zwiększa swoją objętość zazwyczaj w okresie zimowym, zaczynają puchnąć te blachy, rozszerza je troszeczkę bardziej, no i oprócz tego zaczyna się dostawać tam tlen i, no i jakość, jak to mówią, tego KT, który jest położony na tym elemencie, świadczy o tym, że założylibyśmy ten pas i za rok, półtora już by ta korozja szczelinowa tutaj siedziała bardzo obficie. Dlatego pierwsze co to zrobimy teraz, czyli przystąpimy do natrysku i obrobimy natrysku, położymy masę uszczelniające. Także położymy sobie masę uszczelniające na wszelkie połączenia między blachami, później cały pas pójdzie w polimerze docelowym, tak samo oczywiście w kolorze auta, i no i dopiero na końcu napuścimy go woskami od środka i dopiero wtedy będzie gotowy do montażu. Także lecimy z pasem przednim, wszelkie te łączenia na zakładkę trzeba obrobić, by no, wyizolować od korozji podpowierzchniowej, korozji szczelinowej. Lecimy. Jesteśmy przy naszym Subaru. Tak, oczywiście pas przedni został już obrobiony, także polimerek został położony na całości. Widać taką charakterystyczną dla niego strukturę, także już mamy zabezpieczony ten pas przedni oryginalny, który przyszedł nowy, teraz jeszcze będzie napuszczany, on profile zamknięte zostaną napuszczone, ile się dało, to oczywiście polimeru żeśmy też napuścili tam wewnątrz, żeby z każdej strony był oblany, także pasik przedni już mamy gotowy, zostało go napuścić woskami i jest do montażu. Oczywiście wyzalewane wszędzie te łączenia blach, tutaj gdzie rzeczywiście ten problem występował. Zobaczcie sami teraz jak jest zalane, to bardzo lito i bardzo szczelnie. To ewidentnie można sobie pozwolić na montaż tego pasa. Już nie martwić się o tą przypadłość dla tych pasów, czyli ta korozja szczelinowa, o której mówiłem. Także tak, pas przedni mamy gotowy i jeszcze błotniki. Błotniki, które są już też obrobione. Błotniki też zrobione są oczywiście w polimerze. Mamy objechane całe dookoła ranciki. Momencik, obejdę sobie, błotnik cały oklejony, w chwili pooklejał ranciki, oczywiście ta dolna część tutaj najbardziej newralgiczna, która jest narażona na korozję, również zabezpieczona, także mamy ładniutko ten błotnik obrobiony w całości. Także on jeszcze podeschnie troszeczkę, rozklejamy go, jeden błotnik jak i drugi błotnik, oczywiście drugi błotnik również, a nawet nie wiem gdzie jest drugi błotnik, a chyba tam jest. Tu dyferek czeka do montażu. A błotnik numer 2 leży i czeka tak samo. Błotnik numer 2 również jest obrobiony, także też już ten polimer jest położony na całości tego błotnika. No i co? Już jak to mówiłem, po rozklejeniu będzie gotowy do montażu. Prace przy nim zostały zakończone. Od tej części antykorozyjnej. No i lecimy dalej z gratami do autka. Już zaczyna nabierać uroku. I nasz pas od Subaru właśnie został napuszczony, także bing, bing, bing! Wszędzie woskami, Sławek w dobrym nastroju. Wszędzie woski zostały nałożone, obrobione, także mamy już dookoła cały ten profil zamknięty, nałożony. Wszędzie jest zalany i oblany, jak to mówią, z każdego zakamarka. Także już spokojnie teraz mogę powiedzieć śmiało, że pas przedni jest gotowy do montażu. Wyzalewany ładnie woskami. Teraz będziemy przystępować już do montażu tego pasa. Jest gotowy, także kupicie nowy pas Faso. Jeszcze trzeba trochę kroków podjąć, parę rzeczy, żeby ten pas przygotować do montażu, bo ten co jest oryginalny i co przychodzi tak jak z fabryki, lepiej nie zakładać, bo on szybciej koroduje no nie, podczas, nie wiem, 3 tygodni transportu z Japonii chyba tak koroduje, bo tak w ASO mi powiedzieli, że to długo idzie i przez to tam koroduje, tak, bo przecież jakby to nowe części zardzewiałe wysyłali z Japonii, nie? Dobra, lecimy. Składanko Subaru trwa. Generalnie oczywiście samochód, zanim zaczniemy już się dobierać do góry, montażu reszty elementów, które no muszą być zamontowane od góry, a samochodu, no to oczywiście trwa już jakieś wstępne sprzątanie, że tak powiem, całej karoserii od wewnątrz, tam gdzieś, czy jak się dostał gdzieś jakiś lekki nalot pyłu przez otwory, to wszystko jest oczywiście czyszczone na mokro, całe autko, zanim zaczniemy składać do kupy wszelkie te elementy, no to musi być wyczyszczone, wypicowane i wyglącowane.
i dopiero wtedy będziemy mogli przystąpić do montażu tych części od góry. No, to był konieczny demontaż tapicerek, foteli, boczków, dostać się do amortyzatorów z tyłu, kable ABS wyodpinać, takie rzeczy, no i oczywiście jeszcze napuszczanie w profili zamkniętych nadwozia, czyli wszędzie te błotniczki sobie tutaj będziemy musieli napuścić dookoła ładnie woskami. Dobra, lecimy. I nasze Subaru już powolutku się składa. Wrzuciliśmy sobie właśnie tyle zawieszenie. Zamontowaliśmy oczywiście nowe śruby mimośrodowe do regulacji. Także to mamy gotowe. Dyferek jest wrzucony. Amorki są piękne. Wykolorowane, też wrzucone. Także elegancko to wygląda. Zbiornik paliwa, no to był już wcześniej, musiał iść na pierwszy montaż. Także składamy resztę gracików powolutku, później zwieńczenie sukcesu, musimy obrobić jeszcze te śrubki, które mamy czyste gwinty, oczywiście składane były na miedziuchu, tak żeby nie zapiekły się i nie miał nikt później takich problemów z rozkręcaniem tego auta, tak jak my. Elementy wężyków, począwszy od wężyków odręcznego czy od elektroniki, no to oczywiście wszystko jest czyste, schludne, tutaj nie miało prawa, tak jak w przedniej części, którą widzieliście, gdzie składaliśmy sobie tam te wiązki, to wszystko tu również jest schludne i czyste, tak by rzeczywiście ta robota była pedantyczna, taka na jaką nas, z jakiej strony nas w sumie znają osoby, czyli ma być elegancko, schludnie i brudna praca, którą jest renowacja podwozi, konserwacja, ma być zrobiona nie szablonowo, czyli w naszej jakości, w jakości Dreamcar, i ma się to prezentować kozacko. Dobra, składamy dalej, przedstawimy dalsze kroki, jak będzie wyglądało autko już po montażu wszelkich detali. Okej, wyjechaliśmy w sumie, już Subaru postawiliśmy na koła, bo mamy, co mamy? Mamy parę rzeczy jeszcze do zrobienia przy nim. Tam wstępnie złożony mamy spód już całkowicie, oczywiście jeszcze musimy go dopracować. Tu jest już nowy błotnik, który nam przyszedł z ASO, będziemy go obrabiać, jeśli chodzi o polimer i konserwację, już mamy go oklejonego, tu został wrzucony do auto, za chwilkę go wyciągamy, bo przystępujemy przed montażem tapicerki, który będziemy mogli już wykonać, do napuszczania profili zamkniętych błotników. Czyli błotniki tylne tutaj mamy czyściutkie, ładne, jak to mówią, bez korozji, trzeba je zabezpieczyć, by takie pozostały. Ciało mnie, przepraszam, by takie pozostały. Czyli tak, właśnie będziemy w tym momencie, jeszcze wyciągniemy sobie podnosik i zabieramy się tutaj, oczywiście spód jest wyczyszczony, jak to mówią, odkurzany, wydmuchany, i w tym momencie będziemy zabierać się za zalewanie tam ładnie profili zamkniętych. Pokażemy Wam, jak to wyglądało będzie po uzupełnieniu. Zastosujemy pewnie bezbarwny wosk tutaj wewnątrz na bazie kwasów tłuszczowych, ze względu na to, by no też nie powodował jakiegoś nieprzyjemnego zapachu, a ten wosk jest tutaj w tym wypadku no taki bezwonny praktycznie, on nie jest uciążliwy, wewnątrz samochodu można nim spokojnie obrabiać te przestrzenie zamknięte, nie będzie on odczuwalny w późniejszej eksploatacji bez względu na zmiany temperatury. Dobra, ok, działamy, wrzucamy profil zamknięty na całość płyty. Okej, nakładamy profil. Profil zamknięty, tutaj już widać ładnie nam. To jest taki transparentny ten profil, ale w dużej ilości on taką błękitną poświatę zostawia. Już mamy ładnie błotniki zalane, że tak powiem, ranty dookoła po całej długości w całości. O, teraz widać, jak się fajnie szkli. Jeden błotnik, tak samo jak i drugi. Tutaj bardzo ładnie wszystko zostało dolane. O, tam wlew paliwa, który też lubi gnić od środka, tu zawsze jest. Jest tutaj podlane to ładnie, tak samo jak i cała wewnętrzna część błotników, tam łącznie z tyłu z kielichami, dosyć obficie to zostało zalane. No tak samo jak również wszelkie poprzeczki, jak to mówią, wzmocnienia, czy tylna klapa, oczywiście jest wszędzie ten wosk już ładnie położony. Także mamy to ładnie już wyzalewane dookoła. No i jesteśmy i możemy uznać, zanim zamontujemy oczywiście jeszcze część osłon plastikowych, że prace zostały przy Subaru zakończone, praktycznie w 95%, a płyta prezentuje się już nam następująco. Może na razie Wam ją przedstawię bez względnego gadania.
Mamy tutaj już zamontowane wszelkie podzespoły, tylne zawieszenie, układ wydechowy, osłony termiczne, filtr węglowy. No jak to mówię, wszystko co potrzebne, by samochód mógł się sprawnie poruszać, także zostało zamontowane. Cała płyta nam się prezentuje naprawdę świetnie. Wszystkie śruby zostały wyczyszczone, które zostały stare i zostały zaimpregnowane. Nowe śruby typu śruby mimośrodowe oczywiście zostały zamontowane. Przednie zawieszenie również mamy obrobione tak jak widzieliście to. Oczywiście wszystko już wrzucone na swoje miejsce. Tak wygląda już efekt końcowy naszej pracy. Detale zostały oczywiście zachowane. Schludnie, czysto, elektronika, kable, wężyki ABS, wężyki hamulcowe. To wszystko zostało zabezpieczone, tutaj nic nie było zażegane. Cała komora silnika, oczywiście wszystko czyściutko. Elementy gum na przegubach. Wszystko było zabezpieczone i zostało to zrobione z należytą starannością i schludnością. Każde drobne elementy, elektronika, to wszystko zostało ładnie zabezpieczone. Myślę, że efekt końcowy jest zadowalający. Bardzo się cieszę, że skończyliśmy to autko i następne Subaru, które zostało obrobione u nas właśnie w tej prezentowanej wersji, w tej jakości, jako następna sztuka. Nie jest to oczywiście sztuka numer 2, tylko naście tych sztuk już od nas wyszło, a druga sztuka, która będzie miała taki obszerny wideo raport, a umówionych jest na tą chwilę jeszcze 12 następnych sztuk w tej wersji i w tej jakości. No i zdradzę wam, że do tego jeszcze będziemy mogli się pokwapić i pooglądać sobie podwozia w takich autach jak Mitsubishi Lancer Evo, zaczynając od 7 do 9, bo te autka też są u nas umówione na tą wersję. Ale na tą chwilę myślę, że tu bardzo ładnie wszystko leży. Coś na temat konserwacji, na temat w ogóle całej obróbki tego samochodu. Dlaczego polimer? No polimer, sam fakt jest taki, że jest to masa, która jest bardziej wytrzymała od czarnej standardowej konserwacji. Ona nie jest taka elastyczna, ona jest gładka w dotyku, jest jak polakierowana. Brud, syf, tutaj się nie będzie tego trzymał. Jeśli chodzi o eksploatację późniejszą tego samochodu, z łatwością można, jak to mówią, umyć tą płytę. Nabiera od razu świeżości i tego efektu, który widzimy teraz. Druga rzecz to jest lepsze warunki, jeśli chodzi o zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jeśli chodzi o wyizolowanie tej płyty, jak najbardziej bardzo dobre parametry, bardzo dobry stosunek, ale zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi ma ta płyta po prostu dużo lepsze. Jest dużo bardziej wytrzymała i rzeczywiście ta konserwacja, jeśli by miało być auto użytkowane w jakimś takich szutrach czy w jakichś lekkich terenach, to lepiej się sprawdzi. No generalnie to jest główna przyczyna i główny atut tego środka. Raz, że płyta i jej powierzchnia jest jak wylakierowana, gładziutka, co nie trzyma tego brudu. Łatwiej jest właśnie utrzymać w późniejszym czasie, jeśli chodzi o eksploatację. To jest podstawowy atut. A to, że można ją zrobić w kolorze dowolnym, to jest już tylko design. No ale podkreśla wtedy naprawdę w jakość usługi, ze względu na to, że ta płyta zrobiła się automatycznie taka bardzo czytelna. Każdy element, jak patrzę się na nią, choćby nawet przez pryzmat tej kamery, widać, że jest na swoim miejscu, że każdy detal ma swoje miejsce. Nie jest tutaj nic nawrzucane, można się bardzo łatwo połapać, jak to mówią, bez instrukcji obsługi. Wszystko wygląda na tle tego koloru, tej niebieskiej płyty, naprawdę czytelnie i przejrzyście. No i o to właśnie chodzi. Także tym akcentem będzie można powiedzieć, że prace zostały już przy tym Subaru praktycznie zakończone. Zostało nam teraz montaż elementów plastikowych, elementy nadkoli. Wrzucimy sobie na tą płytę. Oczywiście musimy je umyć, musimy je natuścić, ładnie zaimpregnować, by nie trzymały tego brudu. Już troszeczkę nam ten obraz zniknie. Takiej przejrzystej jej eleganckiej, estetycznej tej płyty, którą widzicie w tym momencie, ale automatycznie
będzie to już praktycznie koniec prac przy naszym aucie. Oprócz jednej rzeczy, no, że musimy się jeszcze wybrać autkiem oczywiście na diagnostykę. Tutaj będziemy wykonywać oczywiście pełną geometrię kątów wtórnych, kątów podstawowych. Załączymy to klientowi do samochodu i na spokojnie będzie mógł wrócić sobie na kołach. Musi sobie wrócić na spokojnie, z pełną świadomością, z pełnym przeglądem diagnostycznym tego samochodu po nas, by zwieńczyć, jak to mówią, tą naszą pracę. Ona musi być przez fachowca też przeglądnięta, by auto było przeglądnięte i puszczone w trasę, no bo klient jest, jak to mówią, z nad wybrzeża, także kawałek drogi ma. Ale bardzo nas to cieszy, że no już mamy możliwość wykonania usług, mamy możliwość, no już wykonaliśmy usługi praktycznie z każdego miasta wojewódzkiego w Polsce i napędza nas to do działania. Ostatni przegląd i rzut na płytę, już nie przedłużając, możemy śmiało zakończyć zabawę przy tym Subaru. Oprócz rzeczywiście mycia, czyszczenia, zabezpieczenia, wyimpregnowania, zabezpieczenia, zakonserwowania tapicerki dressingami i przygotowania typowo autka już do odbioru, tak by pomimo takiego grubszego remontu, który został tutaj wykonany, nie było tutaj śladu ani mowy o tym, że auto przechodziło jakąśkolwiek renowację. No i wychodziło od nas jak nóweczka. Oczywiście można to zrobić jeszcze lepiej. Można było wydrzeć silnik, można było rozedrzeć całkiem wimen, tapicerę z góry zrzucić, zostawić całą gołą karoserię i zrobić taki typowy, jak to mówią, generalny remont. Ale wszystko jest na miarę tego, co chcemy osiągnąć, na miarę tego, czego potrzebujemy i pieniążków, jakie chcemy zainwestować tą dziedzinę i w ten rodzaj usługi. Do zrobienia, tylko pierwsze co, to analiza, którą wersję potrzebujesz, którą wersję chciałbyś wybrać do swojego samochodu. Przypominam, że wideo raporty na YouTubie przedstawiają właśnie wersje wybrane przez klientów, które są u nas możliwe, a indywidualnie możemy je rozszerzyć, możemy je troszeczkę zawęzić. Wszystko zależy od potrzeb, jakie potrzebujesz. Jeszcze zerkniemy, czy będzie widać. Oczywiście tam pas przedni ładnie obrobiony, ładnie wyzalewany tutaj pod chodnicami, bo on zawsze koroduje. No nasz pas, jeśli chodzi o tutaj wewnętrzny, jest nowy, zamontowany. Tutaj też ładnie te masy uszczelniające obrobione, w kolorze ładnie to zrobione. Błotniczki, bo wam nie pokazałem błotniczków, albo jak nie, to widzieliście je na zdjęciach. Oczywiście błotniczki od wewnętrznej strony też obrobione w konserwacji, kolorze auta na polimerze, także wszystko jest już gotowe, elektronika porozkładana, no naprawdę przejrzyście to wygląda, kręci mnie to, lubię to i cieszy. Takimi autami, jak się wykonuje je i tą pracą, jak możemy się nią chwalić, i rzeczywiście ona podkreśla ilość włożonej pracy w ten samochód i zaangażowania całej naszej ekipy. Ok. Tym ujęciem na razie kończymy. Widzimy się już po montażu gratów i przy myciu, czyszczeniu auta oraz na stacji diagnostycznej. Jesteśmy już przy Subaru. Prace zostały zakończone. Autko oczywiście wyczyszczone. Jakiś tam quick detailer wrzucony na samochodzik. Wyczyszczone zewnątrz, wewnątrz, dookoła, tak by nie było tutaj śladu ani mowy o tym, że autko przechodziło jakąś grubą renowację, dlatego już autko jest gotowe, my w sumie oczekujemy na klienta. Jeśli chodzi o pracę, prace zostały zakończone. Pierwsze co zrobiliśmy po zjechaniu z podnosika, gdy mieliśmy już wszelkie elementy i podzespoły w tym aucie zamontowane, to wizyta na stacji diagnostycznej. Taka wizyta również odbyła się przed przyjęciem samochodu, by zweryfikować, czy autko ma jakieś bolączki, czy są jakieś części eksploatacyjne do wymiany. Dlatego mieliśmy tutaj wykres, jeśli chodzi o diagnostykę przed. My po zakończonej pracy oczywiście wykonaliśmy diagnostykę po. Także mamy już w aucie ustawione wszelkie kąty wtórne, kąty podstawowe. Ta pełna geometria została wykonana. A następnym krokiem, którym zrobiliśmy po wykonaniu geometrii, no to oczywiście uzupełnienie czynnika klimatyzacji, który oczywiście się ulotnił ze względu na demontaż podzespołów klimatyzacji, chłodnicy, by obrobić ten pas przedni w tym aucie.
Dlatego również taką wizytę odbyliśmy. No w tym momencie już jest wszystko gotowe, autko jest oczywiście sprawdzone, autotest został zrobiony, jazda testowa została zrobiona, wszystko jest na swoim miejscu. Auto powinno być sprawne technicznie w 100%, bo oczywiście nasz klient do nas przyleciał z nadwybrzeża, by odebrać ten samochodzik i nadwybrzeże wraca nim na kołach. Jeśli chodzi o koszty, praca, która została tutaj zaprezentowana, zakres prac, który został zaprezentowany, oczywiście może być rozszerzony, może być on większy, można, jak to mówią, zrobić to jeszcze lepiej, ale na ten moment, jeśli chodzi o ten zakres prac, o tą usługę, jeśli chodzi o koszty, to jest, to kwalifikuje się w okolicach między 15 a 16 tysięcy złotych na tych materiałach, na polimerze, tak jak to wygląda, tak jak zostało to zaprezentowane. Całość prac oczywiście zostaje udokumentowana, czyli każdy samochód w tej wersji ma u nas wideo raport, oprócz tego obszerną fotodokumentację wykonaną lustrzanką, tak by ewidentnie przedstawić w tym samochodzie wszystkie czynności, które zostały zrobione, podjęte i uwierzytelnić całą tą usługę, że nie jest to robione na odwal się. Takie są koszty. My możemy śmiało powiedzieć, że następne Subaru, kolejne, tak jak wspomniałem na samym początku, bo to nie jest druga sztuka, którą wykonujemy, jest to druga sztuka, która ma taki obszerny wideoraport, ale następne Subaru, które podwozie zostało przez nas uratowane, powiem szczerze, że bardzo podobają mi się te samochody, bardzo z wielką przyjemnością przy nich pracuję. Wiem, że już mam umówionych kilkadziesiąt sztuk na taką opcję i na taką wersję i z przyjemnością wam ją zaprezentuję. Tak samo jak i mogę wam zapowiedzieć, albo już zapowiadałem we wcześniejszych ujęciach, nie tylko Subaru na Zagości, ale też, jak to mówią, druga strona medalu, czyli Evo od 7 do 9 też u nas będzie gościło, to takim, z taką zapowiedzią też u nas znajdziecie na kanale te samochody. No a w tym momencie możemy śmiało zakończyć, że tak powiem, ten film i podziękować wszystkim tym, którym się podobało. Jeśli się podobało, to zostawcie suba, kliknijcie lajka, na pewno wiele ciekawych samochodów jeszcze przed nami, ciekawych samochodów już za nami, które próbuję znaleźć wolną chwilę i obrobić wideoraporty z nich, tak by wam je przedstawić. Oczywiście przypominając, że to są wideoraporty, czyli prace, które i zakres prac, który został wybrany przez klienta. Zawsze ten zakres prac można zmniejszyć, zawsze można go zwiększyć. W autko można wsadzić 5, 10, 20, 30, 100 tysięcy i na końcu powiedzieć, że coś można było zrobić jeszcze dodatkowego. Dlatego indywidualne podejście, indywidualny zakres prac jak najbardziej tutaj u nas jest mile widziany, tak by oczywiście klient był zadowolony z wykonania tej usługi. Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam serdecznie. Widzimy się z następnymi autami.